Tak było rok temu, a jak będzie w tym? O tym przekonamy się już za kilka tygodni. Przed nami druga już edycja folkowej mutacji festiwalu Rock in Szczecin. Organizatorzy po sukcesie pierwszej edycji postanowili iść za ciosem. Kogo usłyszymy w Szczecinie tym razem? Będzie muzyka folk metalowa, tak jak i nazwa imprezy Rock in Szczecin Folk Edition 2013. Będą to zespoły z Czech, czyli zespół Krudelach, polskie zespoły Percival Schuttenbach i Radogost, grupa Graj z Rosji, Dalriada z Węgier oraz główna atrakcja programu, główna gwiazda, zespół Ailstorm ze Szkocji. Muzyka folk-rockowa jest coraz popularniejsza na całym świecie, a do naszego miasta przyjadą prawdziwe gwiazdy tego gatunku muzycznego. Należy jednak podkreślić, że folk-rock to coś zupełnie odmiennego od standardowego, mainstreamowego pojęcia zarówno o muzyce rockowej, jak i o muzyce folkowej. To nie są lightowe szanty, muzyka marynarzy, czy też przyśpiewki zespołów typowo ludowych. To jest połączenie muzyki etnicznej, słowiańskiej, pogańskiej z muzyką metalową. Jedną z gwiazd festiwalu będzie zespół Percival Schuttenbach, który przed festiwalem spotka się z mieszkańcami Szczecina, by promować swoją najnowszą płytę. Płyta Svantevit, na którą wielu już od dawna czekało. Płyta w całości opowiada o Słowianach połapskich, o ich wierzeniach, kulturze, o walce. Rock in Szczecin Folk Edition już 12 października w Domu Kultury Słowianin.